Przyjechaliśmy do Żagania na Great Escape Rally pod piękny pałac w Żaganiu. Tutaj rozpoczęliśmy sezon 2009. Piątek, straszny pechmarka Schwarza, który nie wystartował, komputer mu odmówił posłuszeństwa. Chłopaki przyjechali z Tarnowskich Gór, elektronicy walczyli całą noc, także Marek w sobotę mógł jechać. Mirek bardzo ładnie wystartował, miał czwarty plac w piątek na tym odcinku nocnym. My z Maurycem mieliśmy 10. miejsce, także dla nas też była niespodzianka i bardzo fajny wynik. Jak zwykle błoto, doły po czołgach, no i po niemieckich murków tym razem nie ma. Nie mam ładowania, nie mamy wspomagania od 7 kilometra, ale dojechali. Ale jest dobrze. Wjechałem do wody, utopiłem się i wyciągnąłem rybkę w postaci sprężynki. O, kuźwa, super. W sobotę rano ruszyliśmy z ambicjami przeskoczenia do przodu. Nam się to nie udało. Najpierw metromierz wysiadł nam, jechaliśmy praktycznie całą trasę bez metromierza, potem spadły paski, nie mieliśmy wspomagania. To jest mankament, z którym walczymy już jakiś czas, ale już nasi machańcy stwierdzili, że wiedzą jak to zrobić i od następnego rajdu będzie już dobrze i na pewno to wszystko będzie działać. Się urwało i postanowiło nie jechać dalej. W związku z tym koniec rajdu. No tak naprawdę stworzeń wyskoczył, jak mu nalazło. Tu w tych warunkach, żeby nie rozpieprzyć reszty sprzętu, się nie uda. W związku z tym przyczepka i wracamy do domu. Podejrzewam, że te chapki właśnie wykończyły przegubik. Mimo wszystko miały już trochę rajdów zrobionych, także przy najbliższej okazji wszystkie wahacze trzeba będzie wymienić profilaktycznie. Rajd bardzo udany, szkoda, że tak się skończył.
Mam nadzieję, że następną edycję uda się przejechać bez awarii. Ilość pracy nad oczyszczeniem tego w warunkach niewarsztatowych jest bardzo duża, w związku z tym szkoda pozostałych elementów. Wlazło piasku tam, gdzie nie powinno. Trzeba to wszystko rozebrać w tej chwili na drobne, wyczyścić benzyną. Nie damy rady tutaj.